Siemanka, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, Mazda RX-7, Twerk Stallion? Twerk Stallion, wiecie co to jest twerk? Sprawdźcie sobie w necie, jest bardzo fajne do oglądania. Zobaczymy, czy ten też tak będzie fantastycznie rzucał dupą. Czy ta, czy to jest Mazda RX-7 Savana, kojarzycie? Wydaje mi się, że chyba była już w Forzie Savana, ale musicie przyznać, że wygląda niesamowicie. Fantastyczny tuning, fajnie przerobiona, podoba mi się bardzo. Pizza nam. No to czyli już wiemy, skąd wzięła się nazwa tego samochodu. Śmieszna jak cały ten samochód. Co mamy pod machą? No, to ciekawe. Myślałem, że będziemy mieli jakiegoś wankla, a tutaj jest ośmiopak. Także standardowo jak na hunikany, huligany. Jaka dźwignia tego hamulca ręcznego, pneumatycznego. Także tak to wygląda. Totalnie what? Co my tu mamy z tyłu? Patrzcie jakie końcówki. Ja pierdziu. No nic, ja muszę zobaczyć opcje tuningowe. Fajnie jest oklejony w jakieś tam... Pizzę, nie pizzę. Śmiesznie wygląda. Co możemy, jeśli chodzi o spoilerowanie? Docisk możemy zwiększyć i z tyłu możemy dać taką wielką ławkę, żeby jeść na niej na przykład chińskie zupki, jakby ktoś chciał. Klimatycznie. 825 punktów na statystyce. Możemy zrobić swapy R2T z Mazdy RX-7 FC. Możemy zainstalować, ciekawe. No i możemy jeszcze silnik Wankla zainstalować, jakby ktoś chciał. I napęd na Styli Kapcie. Też jakby ktoś chciał. Jak ktoś nie chce, to nie ma. Chyba oczywiste. Ja nie będę, nie mam zamiaru teraz instalować niczego do tego samochodu. Możemy odciążenie, możemy sobie zawieszenie offroadowe, jakby ktoś chciał zainstalować tutaj. I sporo, sporo ulepszeń, jeśli chodzi o osiągi. Ale te samochody z tego dodatku zauważyłem, że one są robione w ten sposób, aby były bardzo fajne bez żadnego tuningu. Czyli one już są gotowe właściwie do jazdy, żeby nimi wymiatać. I tak, wydaje mi się, że to jest samochód do driftu, ponieważ jesteśmy w mieście. A wiecie, że od któregoś tam patcha w mieście gra działa naprawdę bardzo płynniutko, bo niektórzy użytkownicy, niektórzy posiadacze niektórych kart graficznych mieli problemy właśnie z tą grą. Wow. W mieście i były spore spadki FPS-ów. Chyba każdy miał zresztą. Chyba raczej mało było graczy, którzy nie mieli tych problemów. Ale i tacy się zgłaszali w komentarzach, że kurczę, no ja nie mam problemów akurat z tą grą. No teraz jest wszystko w porządku, została tak zoptymalizowana, naprawiona. Musieliśmy poczekać na to pół roku ponad po premierze, żeby wprowadzili tego patcha w Forzie. Nie wiem, czy oni mówią, a dobra, zrobimy tego patcha. Nie wiem, czy tu chodzi o jakieś licencjonowanie tych... Ale nieważne, no teraz w mieście w każdym razie można spokojnie sobie podriftować i próbować. Więc nie mamy jakoś super dużo mocy w tym samochodzie. Czuję, że na zakrętach troszeczkę mu brakuje, ale to nie jest ten Mustang, którego też możemy sobie tutaj testować. Oczywiście chyba Mustang jest najbardziej smakowitym kąskiem z tych wszystkich samochodów, które mamy w tym dodatku. Jak dla mnie przynajmniej, bo wygląda niesamowicie. Ma ogromną moc, możecie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku, jak on po prostu śmiga fantastycznie. Ten na pewno nie jest aż tak mocny, ale mamy tutaj napęd na tył, więc już z marszu od razu staje się w Forzie Horizon driftowozem. Każdy samochód z napędem na tył, no, jest driftowozem w Forzie. Wystarczy mu troszeczkę podkręcić moc, zwiększyć kąt skrętu, dyferencjał ustawić na 70 do 0 powiedzmy, czy tam 100 nawet do 0. I za każdym razem będzie rwał, jak tylko wciśniemy gaz do końca.
Ja tak zerknę sobie za chwilę na ustawienia. Jest taki ociężały, wiecie, w tym skręcaniu. Ja myślę, że możemy coś tu poprawić, chociaż wygląda na to, że troszeczkę mało mocy mamy. Dobrze, spróbujmy tutaj troszeczkę pobawić się tymi ustawieniami. Zobaczmy dyferencjał. Myślę, że coś z dyferencja. Nie, dyferencjał jest właśnie ustawiony 100% do zera, czyli bardzo dobrze na drift. Możemy jeszcze z hamulcami coś porobić. Możemy ustawić bardziej na front, żeby dupa latała podczas hamowania hamulcem nożnym. Możemy sobie... Tu mamy obniżony na maksa. Tu sobie zostawimy. Możemy... O, biegi jak dziwnie są ustawione. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, piątka jest bardzo krótka, szóstka bardzo długa. Zostawmy tak, zobaczymy jak to się będzie spisywać. Samochód powinien być bardziej responsywny. Ale czuję, że mam za mało tu mocy. Co byście powiedzieli, bym jeszcze bardziej skrócił biegi? Chociaż, wiecie co, to wcale nie jest tak, że samochód, który ma mało mocy, jest złym samochodem do driftu. Bo niektóre drifty, niektóre ciasne zakręty właśnie moim zdaniem lepiej pokonuje się z samochodem z mniejszą mocą, którym lepiej się po prostu steruje, niż takim samochodem, który ma, wiecie, miliard koni i za każdym razem jak tylko wciśniemy gaz, to za każdym razem będzie cisnął, nie? Czasami taki samochód właśnie, który będzie bardziej techniczne drifty robił, podczas gdy ma mało mocy, jest ciekawszy. Wtedy możemy się tak naprawdę nauczyć driftować. Ten samochód bardzo fajny jest do driftu. Chociaż jak dla mnie musiałem go troszeczkę poprawić, jeśli chodzi o ten tuning. To dostosowanie. Ok, mamy tutaj rondo. Zobaczmy, czy będę w stanie zrobić całe rondo. Jadę pod prąd. Dobra, może jedźmy lepiej z prądem. Będzie mniej kraks. Cholera, znowu mnie komar atakuje. Ja pierdzielę. Jedźmy z prądem, będzie mniej kraks. Tak dziwnie brzmi ta R7, co? Dobra, spróbujmy zrobić całe rondo bardzo ładnie. Wbita czwórka, może przy większych prędkościach się uda. Muszę wam przyznać, że naprawdę można tu spore kąty wycisnąć, chociaż nie wiem jaki jest limit, zaraz pewnie przesteruję, bo będę sprawdzał limity tego samochodu, w którym momencie zacznie go przesterowywać tak, że już nie dam rady go wyprostować. Wow! Kurczę, no i właśnie ten moment przesterowania. Wjechałem na krawężnik, może gdybym na niego nie wjechał, to poszłoby mi jeszcze lepiej, ale kurczę, można nieźle go uratować z bardzo dużego kąta. Ja tu jestem ciekawy jednej rzeczy, ile punktów będziemy w stanie wycisnąć na strefach driftowych, bo wygląda na to, że tym samochodem naprawdę możemy osiągać ogromne kąty, pokonując małe dystanse na trasie, a wiecie, że strefy driftowe to jest po prostu jakiś tam odcinek drogi, gdzie najważniejsze jest to, abyśmy jak najdłużej driftowali pod jak największym kątem, bo im większy kąty, tym te punkty szybciej nam się nabijają, z tego co ja zdążyłem zauważyć. I tym samochodem właśnie takie kąty możemy duże uzyskiwać. Bardzo zgrabnie możemy manipulować nim między samochodami. Wow, wygląda to w porządku, podoba mi się. I chyba otworzyły nam się fantastyczne światełka z przodu. Za chwilę sobie sprawdzimy. Wow, naprawdę, bardzo fajnie go się... Ła! Nawet coś takiego odwrócił. Nie wierzę w to. Zaraz sobie pójdziemy na strefę driftową jakąś, na asfaltową oczywiście. I sprawdzimy, jak będzie sobie tam radził. Naprawdę, ja bym tu w ogóle nie ulepszał go pod względem mocy, jeśli chcemy mieć świetny samochód driftowy. Do takich technicznych, ładnych driftów, żeby podliftować sobie powiedzmy z kolegą synchronicznie. A widziałem już niektóre koksy sobie świetnie z tym radzą właśnie w Forza Horizon. Chociaż są takie delikatne lagi podczas tego driftowania, to i tak można osiągnąć fajny efekt. A teraz chodźmy poszukać sobie jakiejś strefy driftowej. Powiedzmy, tutaj mamy coś.
Bardzo ciekawa strefa driftowa. Pojedźmy sobie, może będzie akurat mały ruch uliczny. Zobaczymy, jak to wygląda. Chociaż wolałbym chyba bardziej krętą trasę, bardziej kręte miejsce. Znam kilka takich miejsc, jest to takie słynne, moje ulubione miejsce driftowe. Tam też sobie pójdziemy za moment. Zobaczymy, jak tam sobie poradzi Mazda RX-7. Powoli. A, się zajechałem. No, powiem wam, że tak nie za bardzo z tymi punktami. Ile tu musimy mieć na... Dobra, 41 tysięcy punktów to jest mój rekord życiowy w tym miejscu. Także nie za wiele. Myślę, że lepiej będzie nam atakować od tej strony. Świetnie, jest tu kurczę jakiś hotel i ruch uliczny jest ogromny, szlak by to trafił, ale powinniśmy trzymać się bardziej lewej strony. I właśnie świetnie się tej lewej strony trzymałem. Przez ten ruch uliczny, no to denerwuje, ja bym chciał go wyłączyć na czas driftu, ale nie dlatego, żeby było łatwiej, tylko żeby było lepiej mi się nauczyć tego miejsca. Jest lipa, ale jeśli już driftować w tym miejscu, to tylko od tej strony, od której teraz jadę. Nie ma innej opcji, naprawdę. No, muli go na czwórce. A wiecie co, spróbujmy sobie skrócić troszeczkę te biegi. Możemy je sporo skrócić. Nie chcę mu tu osiągać 364 km na godzinę w klasie S1. Te biegi, takie ustawienie jest za krótkie trochę. Będę się tam motał z tą zmianą. Zobaczmy sobie coś takiego. 364 km na godzinę to jest bardzo dużo jak na taki samochodzik. Ale powinniśmy go odmulić skróceniem biegów. I w takich miejscach może będzie się lepiej driftowało właśnie na czwórce. O, shit! Ale mnie odwróciło dziwnie. Jeszcze spróbujmy sobie lepiej polecieć. Okej. Okay. Ciężko, ciężko. Za wolno chyba jechałem, nie? Jeszcze raz sobie fajnie, tutaj można sobie szybko wrócić. Po prostu pojechać w drugą stronę. Myknąć. Techniczne, takie ładne, wolne drifty. Może tutaj też prędkość ma znaczenie, jak dużo punktów my nabijamy. Cholerny napis zasłania mi pół ekranu. Nie lubię tego w Fordzie, dlatego sobie większość HUD-u zasłoniłem właśnie. 38 tysięcy. Było ciężko. Jeszcze myślę, że jeden przejazd i to ogarniemy. Trzeba się dość mocno rozpędzić tym samochodem, bo jak mamy duży kąt, wtedy dużo prędkości się traci. Fuck. I on tej prędkości nie potrafi zbytnio odzyskać, bo mamy troszeczkę mało mocy. Fantastycznie, uwielbiam takie momenty. On jedzie dokładnie na torze, jak ty powinieneś obrać sobie, żeby dobrze to polecieć. Wkurzające to jest, nie? Też tak macie, że próbujecie jakąś strefę ogarnąć i zawsze w miejscu, gdzie powinniście idealnie wjechać, jedzie samochód i musi tam jechać, bo on zawsze tam jeździ. Chodźmy na inne miejsce, bo mnie normalnie krew zaleje tutaj. Więc gdzie my jeszcze możemy sobie myknąć? Tutaj jest strefa driftowa. Ona jest trochę trudna. Spróbujemy ją. To jest na pewno to? Tak, to jest na pewno to. Spróbujemy ją pokonać z góry.
Okej, okay. Musimy się odwrócić. Pięknie, przy zachodzie słońca teraz pobijemy tutaj mój rekord. Mam nadzieję. Ale patrzcie, cisnąłem ładnie driftem, tylko bardzo mały kąt miałem i nie nabijało mi punktów, nie? No tak nieprzyjemnie się w lucek zrobiło. No zobaczcie, teraz też. Ciężko, ciężko. Tutaj za mocno zredukowałem. 59 tysięcy, ile ja tutaj wbiłem wcześniej? 112 tysięcy powodzenia! Tym samochodem może być ciężko. Pod górkę zwłaszcza. Można go trochę tam będzie ulepszyć jeszcze, jeśli chodzi o osiągi. Ale myślę, że takie techniczne drifty synchroniczne, on będzie dobry do tego. Może nie do tego, żeby nabijać w Fordzie jakoś dużo punktów na tych strefach, ale do takiej wspólnej driftowej jazdy, do testowania stylu, do trenowania stylu, może być to naprawdę fajny wóz. Jak myślicie? Ach! Pod górę muszę właśnie mocno zredukować. Takie wręcz arabskie drifty robić, bo na czwórce go za bardzo zmuli, on tutaj nie pociśnie. Czy ja poszerzyłem opony w tym samochodzie? Czy mi się tak wydaje, że go tak mocno zmuliło? Ale z górki powinniśmy cisnąć na piątce. Najbardziej się boję tego zakrętu w momencie, kiedy musimy nawrócić prawie, że... Zaraz zobaczycie. Więc tak, tu ciśniemy. Pyk. O, właśnie tego zakrętu. Boję się, że tu wypadnę zawsze, ale ten samochód jakoś sobie mimo wszystko poradził. Tutaj bardzo słabo. Wow, nawet sporo punktów żeśmy tu nabili. O! 80 tysięcy, słuchajcie, z górki jest lepiej dla tego auta. 87 tysięcy, całkiem spoko. Myślę, że mógłbym nim za którymś tam setnym razem pokonać swój rekord na tym miejscu, ale bardzo chcę jeszcze spróbować swoich sił. Tutaj to jest jedna z lepszych, jak nie najlepsza strefa driftowa, przeznaczona bardziej dla samochodów o większej mocy chyba, dlatego że jest tutaj jeden taki bardzo gładki zakręt na samym początku, jak się jedzie z tej strony i kilka następnych też są dosyć gładkie, więc nie wiem, czy uda mi się tym samochodem dobrze to zrobić, ale sprawdźmy. Co bym zrobił? Na pewno bym skrócił zmianę biegów, czyli lepsze sprzęgło. Te biegi jednak zmieniają się troszeczkę za długo, tutaj przesterowałem, dlatego że zahaczyłem pobocze. Ale mimo to, jak się ustawi duży kąt, właśnie to samochód da się odzyskać z tego przesterowania. 85 tysięcy punktów, gdzie maksymalnie miałem tu... No to, kurczę, niewiele mi brakowało do naprawdę osiągnięcia fajnego wyniku. Ale pojedziemy jeszcze w drugą stronę, może pójdzie mi lepiej. Jest to naprawdę fajna strefa driftowa, na pewno ją znacie. Jedna chyba z najbardziej lubianych przez graczy. Tu gładkie zakręty, ale... No da się coś tam polatać. 20 tysięcy dopiero, ja! Jaka bieda. No takie... arabskie drifty. W drugą stronę może by lepiej mi poszło. Ach! Ach! Przydałoby się ta szybsza zmiana biegów. Jeszcze jeden raz w drugą stronę, to jest uzależniające. Dawaj, 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 mały. Dobra, nie wrzucamy już wszystkich. Lecimy na piątce. O, zmieściłem się. Bardzo ładnie.
Odwrót jeszcze tu. Redukcja na czwórkę. Ła! Poszedł jak burza. Bardzo ładnie. To będzie rekord. 25 tysięcy to jest rekord. 24 tysiące. Prawie pobiłem swój rekord na tym. No myślę, że bez problemu dałoby się radę pokonać tym samochodem. Bardzo ładnie wyszedł mi ten driftik. Fajnie, że spróbowałem sobie jeszcze raz. Dajcie znać, co myślicie o tym samochodzie. Oczywiście można go zrobić fantastycznie, dlatego że mamy sporo opcji tutaj tuningowych. Możemy go jeszcze ulepszyć pod względem osiągów. Możemy tutaj skrócić zmianę biegów, co by bardzo się przydało w takim samochodzie driftowym, podczas gdy jesteśmy w drifcie. Możemy sobie zredukować albo wrzucić następny bieg i nie będziemy przy tym tracić na stabilności samochodu, co myślę, że jest bardzo ważne w drifcie, żeby ten samochód stabilnie leciał tym swoim fantastycznym driftowym torem. Jak dla mnie auto bardzo fajne z wyglądu, chociaż jako Mazda RX-7 nie pasuje ten silnik V8 trochę, co? Ale z drugiej strony jest to jakiś tam hardkorowy, marginesowy tuning dla tego auta, który myślę, że możemy wybaczyć, dlatego że jest to, myślę, że auto driftowe. Myślę, że w ogóle w takich klimatach ono zostało stworzone. Nie wiem, czy to jest samochód driftowy, czy też wyścigowy. Nie oglądałem filmów akurat o tym bulidzie, ale tak, wygląda bardzo ciekawie i myślę, że jest to jeden z kilku powodów, dla którego powinniśmy kupić najnowszy dodatek do Forzy Horizon. A teraz trzeba zatankować furę. Co tu tam stoi? Aha, chyba Porszawa. Zatankujmy sobie furę, bo po tym driftowaniu to my już nie mamy na czym jeździć. Bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.